Witam wszystkich, z tej strony trener Bimbaj. Dziś jest poniedziałek, dzień paczki, paczki Francji. I taka informacja krótka, panie i panowie, miłośnicy futbol i miłośnicy piłki nożnej. A można być miłośnikiem piłki nożnej i nie być miłośnikiem futbol i na odwrót? Można być. Pozdrawiam Christophera. Znaczy on jest miłośnikiem futbol, ale nie jest miłośnikiem piłki nożnej. Można? Można. Dobrze, panowie, tu mam doszła nam funkcja szukania, że tak powiem, piłkarzy, którzy przechodzą na, że tak powiem, przyszły patch, zawodnicy, którzy nie przechodzą, menadżerowie. Ja wam dam tutaj w opisie wyszukiwarkę, którzy zawodnicy przechodzą, a którzy nie przechodzą i sobie wbijecie imię, znaczy nazwisko, wbijecie piłkarza w tą wyszukiwarkę i zobaczycie jego wersję. I zobaczycie, która wersja piłkarza przechodzi, a która nie przechodzi do tego kolejnego patcha czy aktualizacji w sierpniu. Na pewno przechodzą piłkarze zakupieni po 13 lipca i przed 13 lipca no to musicie sobie tam wpisać i zobaczyć, czy przechodzi, czy nie przechodzi dana wersja piłkarza. Tylko pamiętajcie o tym, żeby wpisywać poprawne imię piłkarza, poprawnej litery, jak Dzeko, to tam jest ta literka Z, to nie jest Z, tylko jest jakieś Ży, tam nie wiem, czy tam Mbappe, ostatnia litera Mbappe, to jest dla nas to E, ale tam jest ze znaczkiem na górze, coś takiego, także wpisujcie poprawnie nazwy. W menadżerze też się pobawcie jak chcecie, a jak nie, albo jak tak, to ja wam dam tutaj wyszukiwarkę po prostu na telefonie. Będzie szybciej i wygodniej niż na Playu na pewno. Co tutaj mamy? A to jakieś nagrody jeszcze, dobrze. No i ta właśnie doszła funkcja. Także piłkarze zakupieni po 13 lipca dostają właśnie, zostają na 100%. No tam to musicie sobie sprawdzić. Dziś mamy eventy takie. Ja już tam właśnie z widzem rozmawiałem, że ja będę te eventy wszystkie grał, czy to offline, czy online, z ludźmi. A co nam tutaj doszło? To nam doszło, 6 dni zostało. To nam doszło, to jest do wygrania trening. Z komputera nie będę nagrywał, ale na pewno wykonam to, bo to sami chłopaki wykonują. I a to jakiś ten doszedł. To było chyba, to ten szajs panowie, nie, to ten szajs, uciekamy stąd. J-League, to też doszło teraz i tutaj będzie można sobie pograć z przeciwnikami. No ja kompletnie tych zawodników nie mam, wiecie co, ale ja chyba sobie wezmę za tego, za te kontrakty, bo tych jedynek, dwójek to ja mam dużo i może zrobimy ten event, pobawimy się, to zawsze jakaś taka ciekawostka, a ja też być może czegoś nowego się nauczę. Tutaj jeszcze ten Uchoa został, ale to już stary jest dosyć. Tutaj to już chyba przeciwnika jest nie znajdę na to, bo to 2 dni zostało, a te świeże to jeszcze znajdę, ale na te co 2 dni zostało, to już pewnie chłopaki powykonywali to wszystko. To też stare. Czyli co? Czyli J-League i J-League. Proszę bardzo. Tak mi się wydaje, że te dwa eventy. Jeszcze zerknijmy tutaj na zadanie, może jakieś doszły. Messi. Tutaj Messi nie wykonałem jakoś. Tracę nadzieję, tracę ochotę i w ogóle gdy ten Messi pojawi się w składzie, są kłótnie i ja nie chcę kłótni w zespole. A, i jeszcze tutaj... jeszcze tutaj Koska mi mówił, że można zdobyć jakieś GP points za to, za oglądanie tego. Ja tutaj 1000 zdobyłem za oglądanie streama w dzień pierwszy, którego nie oglądałem. Po prostu kliknąłem sobie tutaj, watch stream. Jakiś tam... Zanim przejdziesz do YouTube, akceptuj wszystko. Dobrze, no tutaj przechodzicie, akceptujecie, gdzieś tam ten stream jest, o której godzinie, nie wiem. Ale zgarniacie 1000 GP pointsów, znaczy GP pointsów, tych eFootball pointsów. I... Ale to kibice, jako kibice na stadionie. I co jeszcze? Co ja tutaj wszedłem? No i te GP points możecie sobie zdobyć. I od razu powiem wam, że ta paczka Francji jest super. Taka nie do końca super. Dla nowych graczy jest super. Tam 3 razy losujecie i praktycznie macie gwarantowany super traf.
że warto to zrobić. Tutaj nie ma nic. No dobrze. TGP, tutaj Football Points zgarniacie sobie. A ja przychodzę do tej paczki Francji. Chyba tylko Francji. To warto jest zrobić. Tylko, że troszkę się zawiodłem, bo tam jest Giroud, na którego czekałem. O, sobie tych piłkarzy wezmę. Właśnie, sobie tymi pogram. Tylko nie wiem, czy to jest... Nie wiem, czy to będzie pasowe, bo to jest, nie wiem, tajska liga? Taj, coś tam jest napisane. Thai League, nie wiem. No jest, zobaczymy. A J League jest tutaj też do losowania. Za kontrakt, to jest za kontrakt. No to sobie zrobimy jakiś skład. I teraz właśnie, co doszło? To już było. O, tutaj też jest J League. No to za stówkę losować, szkoda kasy trochę. No dobra, co my tu mamy? Na Giroud się troszkę zawiodłem, bo. Tu overall niby jest lepszy, no ale mój Giroud z tej... Jeśli nie macie Giroud za GP Points, no to weźcie tego, ten jest spoko. Tylko, że ja mam mocniejszą wersję, troszkę z Mistrzostw Świata i trochę się zawiodłem, no nie ukrywam. Overall to nie wszystko, zobaczycie na pewno. Dobra, zacznijmy od tego Thurama. Ten Thuram to jest też na wypasie, bo to jest koleś, jest bardzo szybki, z wysokim przyspieszeniem i na maksie wygląda naprawdę dobrze. To jest koleś z mega, temu nawet bym dorzucił skillę. Zobaczmy, 1,92 wzrostu, główkowanie jako takie, jumping, physical contact, dodatkowo jest szybki, no jest mega szybki, no ja muszę go mieć, mam nadzieję, że go trafię. Nie, bo bym musiał dorzucić skilli, bo mi się bardzo podoba ten koleś. Dorzuciłbym mu first time shoot na pewno, one touch pass, true passing i aerial superiority. I byłby super koleś. Ma soul control nawet. Muscle control nawet. Ten może być dobry. To jest fajny traf. Tu wszyscy prawie są fajni. Pavard, ten overall nie będzie wysoki, ale zwróćcie na niego uwagę, bo to jest boczny obrońca, który coś tam potrafi dorzucić, ale jest mega szybki. Jest bardzo szybki jak na bocznego obrońcę i z wysokimi atrybutami defensywnymi. To jest lux zawodnik. To jest kategoria premium i on nie wygląda na overallu, ale to jest porządny traf. Koska mi go polecał ostatnio właśnie. To jest porządny traf. Dorzucić mu można jedynie blokera i główkowanie i będzie lux. Taki można powiedzieć środkowy obrońca grający na boku. Tym, że szybszy od środkowego obrońcy. Znaczy nie od każdego, ale to jest koleś bardzo dobry. Giroud to ma wymówiłem, dostaniecie teraz porównanie z moim Giroud i jak nie macie tego za GP Pointsy, jak nie macie tego za GP Points, no to bierzcie tego śmiało. Z tym, że musicie mu dorzucić first time shoot i true passing i będzie super. No właśnie, no mój ma first time shoot. Ja nie mogę swojemu nic dodać, ale temu możecie dodać. Jak szukacie targetmana, no to chyba na tą chwilę no nie znajdziecie lepszego, jeśli chodzi o GP Points i o tą paczkę. To jest na tą chwilę najlepszy. Dostępny. O, dostępny. Targetman. Rabio, tego wam mega polecę, bo ten ma super skill, bardzo mi się on podoba. Ta szybkość przy nie jest jakaś wybitna, ale jako box to box wysoki. Ma super skill i jedynie co bym... Temu też nie bałbym się dorzucić skilli. Fighting Spirit i Long Range Shooting i można sobie pykać. Bardzo go lubię. Ja mam jedną wersję jego, to zobaczycie z moją wersją porównanie. Ja mam też tą właśnie wersję z Mistrzostw Świata, ale wydaje mi się, że ten może być lepszy. Box to box. No, ja lubię takich wysokich. Bardzo dobry. Konate. No, ten chyba obrońca, tak mi się wydaje, że to jest chyba najsłabszy traf z tej paczki. Ja raczej bym tutaj nie dorzucał żadnych skilli, bo... miałbym dorzucić, może blocker, fighting spirit, no ale to już macie 500 tysięcy GP. No, za 500 tysięcy GP, no to już chyba coś tam lepszego się wyrwie na środek obrony. To jest solidna obrońca, fajnie, że go trafiliście, no ale to ja bym go nie rozbudowywał, bo szkoda by miał kasy trochę. Szkoda by, to jest solidna obrońca, no umówmy się. K
Hernandez. No to tego, jak macie kasiorę, jak traficie, no to tego rozbudujcie, bo to jest koleś bardzo dobry. Tu nie mam do niego zastrzeżeń. To defensywne statystyki, atrybuty, szybkość, przyspieszenie, no koleś jest mega. 1,84 m wzrostu, no to tu można by było się jedynie przyczepić o wzrost. No ale to tylko ja, bo ja lubię konie i Marquinhos ma 1,83 m, daje radę. Temu jedynie brakuje blokera, ale tutaj bym nie oszczędzał kasiorę, to po prostu bym dorzucił. No bo koleś jest super. A ktoś, kto gra 4 obrońcami i jednego na LB-ku ma, no to wstawia tego i ma LB-ka defensywnego, zajebistego, szybkiego, twardego, jak beton. No super traf, tego też w sumie mógłbym trafić. Kolomuani, to już mówiłem, nie. Kolomuani to jest dosyć ciekawym zawodnikiem, bo to jest wysoki koleś. Ale dodatkowo ma fajne główkowanie, fajne podania, dużo ma fajnych skilli. Tylko że ten playside i playing forward może nie każdemu podejść, także. Ale jest szybki. I ma mega przyspieszenie jak na takiego wysokiego gościa. To musicie go przetestować, czy wam leży w ogóle deep lying forward. Jeśli wam leży, no to jest super koleś. Dorzuciłbym mu skillę soul control. Aerial superiority. Może flip flap, żeby miał tego double touchu ulepszonego. Tacy wysocy też, żeby się nie połamał, jak to będzie robił, nie? Ale to można sprawdzić, bo on naprawdę ma fajne skillę. To trzeba lubić takich koni, ja tam lubię. To jest dobra paczuszka, panowie. Dobra paczuszka. Dembele. Tego mam i tego sobie porównam ze swoim. Dembele dosyć solidny zawodnik i skrzydłowy, który potrafi dorzucić pole karne. Fajnie. Nie tylko wykończenie. Ale byście go trafili, ja sobie myślę, czy ja bym dodawał skillę mu. Czy ja bym dodawał skillę temu. No to takie... No nie jestem pewien, czy mu dodawał skillę, bo ja nie wiem, czy to jest taki aż super, super, super traf, żeby dodawać skillę. Na pewno, jeśli chcielibyście dodać skillę, 257 tysięcy za każdy skill dla Dembele. Kurczę, no nie sądzę, tak mam wahania, ale jakbyście chcieli już dodać koniecznie, no to first time shoot, one touch pass. Jak lubicie dryblować, no to jeszcze dodać flip flap i będzie miał ulepszonego double toucha. Marcel turn, maybe. Maybe, może. Long range carler i outside carler i będzie ok. On ma dwie nogi, to jest plus. Maybe. No, maybe. Tylko nie wiem, czy chciałbym go rozwijać. Może tak. No ale są fajni Barcelony, to Upamecano. Ten koleś tutaj chciałbym go mieć. Troszkę wzrost nie podoba mi się, bo jest niski, no ale te statystyki dojdą na konkretny poziom. Ze skilli, ja mu nie mam nic do zarzucenia, po prostu ma to co ma i to jest zajebiste. No i koleś był mi w zespole, został na pewno. To jest mega obrońca. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tylko ta forma właśnie, inconsistent, jest taka, można powiedzieć, inconsistent. To jest taki joker troszkę. Czasem w górę, czasem w dół. A normal to rzadko kiedy siądzie. Ale podoba mi się. Upamecano mi się podoba. Tchouaméni, ja mam tą wersję swoją, tą z Mistrzostw Świata chyba, to ja porównam teraz z tym. I kolesia bym zostawił z tego względu, że to jest box to box, wysoki box to box i twardy dosyć. I tak sobie myślę, czy ja bym go zostawił. No na pewno go zostawię, znaczy porównam go z tym swoim. Ale zostawię też, bo to teraz kontrakty się kończą i nie wiadomo jak to będzie. Jeszcze go nie testowałem, ale grałem przeciwko temu chłopakowi i no jest... Teraz nie słuchajcie tego dzieci, wyjdźcie, no jest przepierdolony w defensywie. No. Ja swoim kolesiem, no nie mogę z nim głowę wygrać. Strasznie zmęczący. To jest koleś, który mnie męczy, męczy mnie w defensywie, bo jest twardy, jest duży, jest wysoki, potrafi wygrać główkę, mimo to, że ja mam zawodników wysokich, no... To jest mocny koleś. Nie grałem nim jeszcze, ale mnie denerwuje. Ja go usunę z tej gry. Muszę zadzwonić do Konami. Dobrze. Mbappe, no to też zobaczycie porównanie z Goalpoucherem. Z tego, za GP Points, z mapy. Jeśli nie macie Mbappe, to jest jeden z najlepszych napastników w grze i bardzo dużo ludzi go chwali, używa. Jeśli nie macie Mbappe, a traficie go, no to się cieszcie. Bańka w kieszeni, bo ten za GP Points. No nie jest gorszy, niektóre statystyki ma lepsze, niektóre gorsze, zobaczycie sobie porównanie, ale
Ale bańkę w kieszeni macie, także go sobie zostawcie. Mbappe to Mbappe. Ostatnio Koska mi pokazał, kim jest Mbappe. Kim jest Mbappe, kurwa. I obrońcy zostali na połowie i co mogli zrobić? No co? Moi obrońcy mogli zrobić? No tak zwane gówno, no gówno. No nikt nie mógł go dogonić, mimo to, że z piłką biegł. No. A moja obrona na środku połowy stała. A Koska jeszcze na kota grał. Dobrze. To było na tyle. Upewnij się, że subskrybujesz, lajkujesz, żeby to poszło w świat. Celujemy w 1000 subskrypcji. No i co? Aha, no i w ramach bonusu tutaj na koniec filmu dostaniecie jeszcze bramki od Koski, takie bramki widzów. Koska jest też youtuberem regularnym, stawia filmik na raz na rok. Także też polecam tego youtubera. I ewentualnie możecie też dawać mi linki, ewentualnie podsyłać bramki, 20 bramek waszych i dam na koniec filmu, bo to jest kanał dla widzów, od widzów i na odwrót. Także to bawmy się futbolem i jak macie jakieś fajne bramki, no to ewentualnie wrzućcie na YouTube'a 20 bramek, ja sobie ściągnę i na koniec filmu udostępnię. Znaczy udostępnię. W swoim filmie będziecie widoczne. Dobra. No to nic, panowie i panie. Do czwartku. Trzymajcie się. Ciepło. Oby nie zimno. Widzimy się w czwartek na aktualizacji, bo ja już chyba streama nie zrobię, bo nie będzie czasu. Wjeżdżam na urlop na 2 tygodnie. I live'a na pewno nie będzie, ale coś tam nagram z wakacji. Jak biegam nago po plaży. To też będzie materiał na 18+. No, trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam. Bye-bye. A, panowie, to jeszcze nie koniec. My tu gadu, trzeba losować piłkarzy. Jeszcze ja zapomniałem przecież. Nie, miałem losować. Trochę kasy jest. No nic, no trzeba to sprawdzić. W co celujemy? Upamecano na pewno. Nie, wszystko oprócz Giroud. Wszystko oprócz Giroud i oprócz może Dembele i Chouameni i Konaty. A tak to wszystko. Tak to wszystko losujemy, panowie. Wszystko będzie dobrym trafem. To jest dobra paczka, solidna paczuszka. Hasło jest masło. Nie wiem, jakie jest hasło. Tutaj mi mój syn przeszkadza. No, ja nie wiem, poczekaj, tutaj losuję ważnych piłkarzy, bo tu wiesz, milion widzów, te sprawy. O, jest. Thuram. 5 gwiazdy, synu. Dobrze. To jest dobry traf. Zostawiamy pana Thurama, popróbujemy, wrzucimy mu pewne skilly i będzie luks. Dobra, jeszcze 2 strzały. To losujcie, panowie, bo to są dobre paczuszki. Podoba ci się? O, 5 gwiazdek znowu. Tym razem Konate. No solidny obrońca. Może jak będzie miał formę A, no to go wpuścimy. Ale ja mam Konate już jednego. Jednego Konate już mam. Czego chcę? Nie, chyba nie chcę go. Szkoda mi expa trochę na niego. Ja mam Konate już jednego. No szkoda, że się trafił. No i ostatni traf. Proszę bardzo. Dobrze, że ten Thuram się trafił. No, czy ja wiem, czy ma farta jak 100% na trafienie? O, jest Hernandez. Hernandeza jednego mam, ale to też bym musiał porównać. A Hernandez zostaje, to jest mocny koleś. Mocny koleś i to było na tyle. To już naprawdę tyle. Cześć, trzymajcie się.